strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą w powłóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i sierot i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Słuchajcie, co mówię, ale uczynków ich nie naśladujcie. Ten człowiek nie może dłużej przemawiać! Nie, nie. Podważa nasza autorytet, a lud jest gotowy obwołać go królem. Jeśli nie będziemy działać szybko, to może dla nas być za późno. Ludzie go uwielbiają. Widziałeś jego gwiazdo Jerozolimy. Natanelu, ty przysłuchujesz się mu od chwili jego przyjazdu do miasta. Czy nie dopuścił się czegoś, co byłoby powodem, aby go uwięzić? Po wjeździe do Jerozolimy udał się do świątyni. I tam wywołał poważne zamieszanie. Powywracał i zniszczył wiele stoisk handlarzy. Tak, wiem, ale to nie wystarczy. Mówił, że może zburzyć przybytek i odbudować go w 3 dni. Jest to bluźnierstwo, ale mało wiarygodne. Wszyscy wiemy, że świątynię budowano 40 lat. Większość jego wypowiedzi była niejednoznaczna. Musimy coś znaleźć. Trzeba go nadal prowokować. Widziałeś, Kajfaszu, do czego doprowadza prowokowanie go. Lecimy na tym tylko my. Jezus jest zbyt bystry. Ludzie nazywają go Mesjaszem. Czy potwierdza to publicznie? Nie przypominam sobie. A gdyby tak, udało się doprowadzić do tego, by powiedział o sobie, że jest Synem Bożym. Poczekaj! Jeden z was mnie zdradzi. Zdradzi cię? To niemożliwe! Kto byłby tak podły, aby to zrobić? Nauczycielu, chyba nie myślisz, że ktoś zrobiłby to celowo. A może zupełnie przypadkiem zrobiliśmy coś głupiego? A może to jakiś inny uczeń? Nikt z nas! To jeden z 12. To jest niemożliwe. Sprawdźcie, Syn Człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane. Ale biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany. Byłoby lepiej, żeby się nie narodził. Zapytaj go, kto to może być? Panie, kto to może być? To ten, który ze mną zanurza rękę w misie i je ze mną chleb. Panie, czy to ja? Co masz czynić? Czyń prędko. Dokąd Judasz poszedł? Może poszedł coś kupić na święto albo dać jałmużnę dla biednych? Może, może, może. Wysłuchałem go wczoraj w świątyni. Zauważyłem dziwne zachowanie jednego z jego uczniów. Nazywa się Judasz. Judasz. Jest Jezusem od dawna. Po rozmowie z nim jestem pewien, że mógłby nam pomóc. Chodzenie za Jezusem już mu się znudziło. Dlaczego? Nie widzi w nim żadnych korzyści. A poza tym jest łasy na pieniądze, więc jakaś sumka byłaby mu bardzo pomocna. Więc porozmawiaj z nim jak najszybciej. Annaszu, postaraj się jeszcze o jakichś dodatkowych świadków, a pieniądze na pewno się znajdą. Znajdą się! Jezus z Nazaretu, syn Józefa, Cieśla, 33 lata,
skazany przez Sanhedryn 14 dnia Nisan. Bluźnierstwo i cała reszta. Zaraz. Myślę, że to jakiś spisek. Więzień nie był skazany na podstawie zgodnego zeznania świadków, ale swych własnych słów, wypowiedzianych pod przysięgą w odpowiedzi na pytanie sądu. Markusie, czy to jest zgodne z prawem żydowskim? Nie umiem dokładnie odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że to bezprawie. Myślę, że to jakiś spisek. Flawiuszu, powiedz Kajfaszowi, że nie podpiszę wyroku. Mam zamiar przysłuchać świadka. Jakie to oskarżenie wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Gdyby nie był złoczyńcą, nie przeprowadzilibyśmy go do ciebie. Widzę, że to jest kwestia całkowicie żydowska. Zabierzcie go i postąpcie z nim zgodnie z waszym prawem. To nie jest sprawa Rzymu. Przez nasze prawo został osądzony i skazany na śmierć. Wierz jednak, że nam nie wolno wykonywać wyroku. A jakim to wykroczeniem naraził się na karę śmierci? Uważa, że jest Mesjaszem. A to równa się twierdzeniu, że jest królem Izraela. Nie ma o tym mowy w protokole. Jak dobrze zrozumiałem, został skazany za bluźnierstwo. Dla nas takie stwierdzenie jest równoznaczne z bluźnierstwem. W waszych oczach to zdrada Rzymu. Kto samowolnie odwołuje się królem Izraela, ten występuje przeciwko Cezarowi. Przeciwko Cezarowi. Rozumiem. To nowe oskarżenie. Dobrze, przesłucham świadka. Możecie poczekać. Za kogo ty się uważasz? Czy ty jesteś królem żydowskim? Czy pytasz mnie o to od siebie? Czy też oni ci tak powiedzieli o mnie? A czy ja jestem Żydem? Twój naród i twoi kapłani wydali mi ciebie. Co takiego zrobiłeś? O co chodzi z tym twoim byciem królem? Moje królestwo nie jest z tego świata. Moje królestwo nie opiera się na sile ani na ludzkiej władzy. Bo moje królestwo nie jest z tego świata. Ale jesteś królem. Jak mówisz, jestem królem. To twoje słowa nie moje, ale prawdziwe. A jakie są twoje słowa? Ja się po to narodziłem i przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdy. Każdy, kto ma w sobie prawdę, rozpoznaje mój głos jako głos prawdy. Prawdy? A cóż to jest prawda? No cóż, ja nie znajduję w tobie żadnej winy. Kajfaszu, oto twój człowiek. Przesłuchałem go i nie znalazłem w nim żadnej winy. Nie widzę powodu, dla którego miałbym go skazać. Jest cała lista drugorzędnych oskarżeń przeciwko niemu. Przeczytaj uważnie akt oskarżenia. Oprócz bluźnierstwa, za które został skazany, naruszył prawo własności, niszcząc całe stado świń. Poza tym zakłócił funkcjonowanie świątynnego targu, wprowadzając tam zamieszki. Obraził publicznie moralność i prawo żydowskie, przebywając w towarzystwie osób bawiących się niemoralnie oraz podważając autorytet Sanhedrynu. Twierdzi, że potrafi dokonać cudownych uzdrowień, wskrzeszać zmarłych, zburzyć i odbudować świątynię w ciągu 4 dni. Poncjuszu Piłacie, to szarlatan i magik! Szarlatan magik! Zdaje się, że popełniłeś wszystkie możliwe zbrodnie. Czy zechcesz mi udzielić jakichś wyjaśnień?
Na dziedzińcu pretorium zebrał się pokaźny tłum. Właśnie tej sytuacji chcieliśmy uniknąć. Widać, plotka się rozeszła. Trawko szodowny dopiero się rozejdzie. Sądzę, że wielu z nich przybyło żądać uwolnienia więźnia na Paschę. Co? Zupełnie o tym zapomniałem. Piłat z pewnością będzie o tym pamiętał. Jeśli lud poprosi o Jezusa, nasz plan upadnie. Ktoś musi iść w tłum i podnieść krzyk! Kto by to był najlepszy? Dziś nad ranem złapali Barabasza, a razem z nim dwóch innych. O! Zabili setnika! O! Tak. Potrzeba nam kogoś ważnego. Aha. A Barabasz jest popularny. Dwaj pozostali to tylko jego marni słudzy. Namówimy agitatorów, a Barabasz zostanie uwolniony. Chodźmy. Ludu Izraela, jestem tu zgodnie ze zwyczajem, aby uwolnić wam więźnia. Wybór oczywiście należy do was. Barabasza! Dziś przyprowadzono do mnie człowieka. Chwilę, mam jeszcze drugiego więźnia, którego Sanhedryn skazał na śmierć. To Jezus z Nazaretu. Markusie, czyżby mnie nie rozumieli? Powtórz im to. Jezus z Nazaretu został przez Sanhedryn skazany na śmierć. Czy mam ukrzyżować waszego króla? My nie mamy! Słyszałeś, Kajfaszu? My nie mamy króla! Czy zgadzacie się z tym, kapłani? Powtarzam, my nie mamy króla! Zapisz odpowiedź, Markusie. Cezar będzie zadowolony. No, odpowiadaj, Kajfaszu. Z którego z tych dwóch mam uwolnić? Zabójcę Barabasza? Czy Jezusa z Nazaretu, którego nazywacie Mesjaszem? Barabasza! Co zatem mam zrobić z Jezusem? Na krzyżę! Podaj wodę! Posłuchajcie mnie! Rzym nie ma nic przeciwko temu człowiekowi! Jeżeli wy posyłacie go na krzyż, to wasza rzecz! Patrzcie! Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego! Jego krew na nasze głowy i na głowy naszych synów! Niech tak będzie! Gdzie są teraz jego cuda? Uzdrawiał innych, a nie potrafił wybawić.